Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym materiale zagrajmy Wiedźmin 3. I tak jak mówiłem, idziemy teraz do Keiry porozmawiać, nie wiem o czym jeszcze. A, prawdaż, bym zapomniał o płotce. Ale dobrze, że ona kurczę się, no, sama się teleportuje, co nie, to dobrze jest. To dobrze, że się, chociaż ten, jak to? Odpocznij. Się teleportuje. A czekajcie, 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 wyłączę sobie jeszcze ten. O właśnie, chciałem wyłączyć sobie tego. Znaczek zielony, jak widzieliście. Dobra, kogo my tu mamy? Poczekajcie, bo tu jest wioska jakaś, co nie? Pewnie. No dobra, okej, tu nikogo nie ma. Nikogo nie ma tu. Czekajcie, dobrze w ogóle idę? Żeby nie mieć później problemów, źle idę, właśnie, tak jak mówiłem, źle idę. Jak zwykle muszę źle iść. Tędy? Tędy. Tak jest, teraz tędy, dobrze idę, co nie? Oczywiście, że dobrze idę, dobra. Okej, to tędy, to drogą, a później skręcić, aha, okej. Dobra, już wiem gdzie. Dobrze, że tutaj płotka jest, a nie tak jak wiecie, w dwójce sobie, że trzeba było piechotą, co nie, znaczy biegać, co nie tylko, że nie było żadnych koni, co nie, a tutaj, tutaj trzeba będzie skręcić. I tak myślę sobie, że trzeba znaleźć jakiegoś kurczę kupca, co nie. O, czekajcie, tu mamy jakieś, o, fajnie, broń celowa. O, pięknie, pewnie, że biorę to. Pewnie, że to biorę. Kurde, kocie, nie lisz mnie po ręce. Nie lubię, jak koty mnie liżą. Dobra, mamy tak, tutaj tak. No, powiem wam, że kurde, ta broń jest o wiele lepsza. Pięknie. Kocie. Nie wolno. Bo cię wygonię i się uspokoisz za chwilę. Okej, okay, ale gdzie? Płotka! Po co mu były te szczury? Przeklęte zgodniki, lepiej byłoby to łopatą. Z kim ty gadałaś? Ej, ty! Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być. Nie kozy z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? O właśnie. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. No... Pomogę ci już. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły.
Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. No dobra, to ruszamy. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Nie ma za co. No dobra, jaki znajdź statek? What the fuck? Przecież jak chcę zrobić poważną misję? Ej, no co, come on. Myśla wieża mam. Znajdź sposób, by przedostać się na kłomnicę. No dobrze, zadanie zakończone. Gdzie jest wyjście? Gdzie jest w ogóle wyjście z tego domku? Ej, no tutaj. No to dobrze wychodziłem, kurde. Gdzie w ogóle jest ta komnica, tak przede wszystkim? Tutaj. No dobra, tu mamy niedaleko ten statek. Nie? Łódź, statek, Boże, też już kurde mówię, nie wiadomo co. Dobra, chodź, płotka, chodź. Chodź tu do pana. No chodź, gdzie ty jesteś? Nie gadaj, że ty w domu siedzisz. No po prostu mistrzostwo w domu siedzi, no what the fuck? Powaliło cię płotka. Czekajcie, tu jakieś są potworki podajże. Sobie je wybij. O nie, utopce, serio. Dobra. Kolejny utopiec, nie ma utopca, już dobra. Lecimy z powrotem. Czego ja wyjąłem? A, dobra, okej, dobra. Chodź, płotka, chodź. Idziemy. Idziemy, tylko którędy by było najszybciej? Tędy, co nie, pewnie. Dobra, lecimy, co nie. Nie ma czasu. O, już jest łódź. Ojeju, jak szybko. Kurde. Powiem wam, że nie widziałem, że tak szybko, kurde, się, no, że zrobimy tego. Dobra. Chwyć za ster, oczywiście, że tak. Dobra, i teraz tak. Lecimy tak, lecimy, Boże, płyniemy, tak. Dobra, powinienem trafić, co nie? Pewnie, że trafimy, spokojnie. To tylko gra jest. Nie ma problemu. No dobra, to my praktycznie do tej pory skończyliśmy już ten cały Velen, powiem wam. Velen. I teraz trzeba będzie pójść teraz na wyspę Skellige. Dobra, ale jeszcze z kilka odcinków to pobędziemy w tym Velen, co nie, bo tu patrzcie, ile mamy misji jeszcze. Raz, dwa. Tego to tak za bardzo nie... Znaczy to też liczę, co nie, bo to są... dobra. To 3... 4! Bo gwint to tam można, wiecie... Powiem wam, że... że chyba też zrobię to. Ale na razie nie. Bo to do barona. A dobra, przy okazji będzie... prawda, przy okazji przecież będzie, co nie, jak robi... będziemy robić tę misję, co nie? Że uratujemy, znaczy ponoć mamy uratować, to wiecie, to Annę, nie? Ale nie wiadomo, jak to jeszcze będzie, wiecie? To spokojnie, bo to w różnych miejscach są te osoby, ten Kowal, Ryborzer i Jonas. Tutaj to zrobimy też. Powiem wam, że te wyścigi to są chyba kilka, ale nie wiem, dlaczego tylko tak jest. Aha, i to, te kapliczki jeszcze nam zostały. No dobra, kurczę, mogłem najpierw to zrobić. No ale dobra, okej, jesteśmy praktycznie blisko tego miejsca, to... Lecimy najpierw tutaj, co nie? Do tego. No to
Znaczy kłomnice, sorry, kurde. Ja przeczytałem kłonnice, wiecie, a tu kłomnica. No powiem wam, że... Kurde, literówkę. Pomyliłem, co nie? Znaczy, no... Pomyliłem się, jeju, tam każdy się myli, co nie? No ale dobra, okej, czekajcie, to jest tam dalej jeszcze, dobra. Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. No ale dobra, okej, jesteśmy praktycznie przy tym końcu, co nie? Czekajcie, bo tu ja pomyliłem się chyba. Tak jest, pomyliłem się, kurde, wiedziałem. A właśnie, czekajcie, ja sobie jeszcze zwrócę tu uwagę na jedną rzecz. Mapa świata. A, tu wyspa Skellige, no dobrze mówiłem. Wzima. A gdzie jest Nowigrad? To jest chyba Nowigrad, co nie? Czy nie? No, a tu jest Nowigrad, ale mi chodziło... Dobra, okej, otwórz mapę regionu. Co? A, my tu byliśmy już przecież w zimie, a Biały Sad to co to było? A, dobra, okej, my tu byliśmy już przecież, prawda, zapomniałam, sorry, kurde. No tak, prawda, byliśmy my już tutaj, zapomniałam, kurde. Przecież na początku gry praktycznie, co nie? Jak zaczęliśmy, przecież byliśmy najpierw w Kermorem, co nie, później w Białym Sadzie. Nie, najpierw sorry. No, znaczy tak, w Białym Sadzie, a później w tym zamku w zimie, co nie? Oho, widzę, że tu jakieś kurde są... utopce! Tak, fajnie. Dobra. Idziemy, Geralt. Rozumiem. O Jezu, to wybucha to! To coś. Zapomniałem przecież. Musimy być bardzo ostrożni. Oj. Kurde. Nie fajnie. Dobra, co oni w ogóle mają te zgnilce? Krew zgnilca. Dobra, weźmiemy sobie już to jak coś. Dobra. Przedostań się. Użyj magicznego kaganka. Jak ja mam zrobić z tym kagankiem, to przede wszystkim? Czekajcie. Mam go gdzieś przenieść? Trofeum z gryfa. Dobra, ale okej. Tutaj. Nie da się. Dobra, nie da się, to się nie da. Nie będę przecież tu się gniewał. Że się nie da, to się nie da, jeju. A sobie wybijemy wszystkie stworki. A co tam? O, one się... Przypadkiem respią? Nie. A może? To są uta... Pięknie. Wow! What the fuck? Kurde. Dobra. Tu podajże jakiś stworek był, jak ja widziałem przed chwilą. Czy nie? Nie. Pięknie. Dobra, zapiszemy sobie grę. Oczywiście. Dobra, przydałoby się jeszcze przespać, co nie się. Chociaż o 12 tej. Oj! Myślałem, że kurde anulowałem, ale dobra, okej. Dobra, tam kolejny mamy stworek. Widzę. O, widzę, że z tego mamy zgnilca. A nie, sorry, to nie zgnilec był, tylko ten. Cicho bądź! Kurde, co za...
Wiecie co, moi drodzy, ja... Albo nie, dobra, nieważne już. Myślałem, że psa wypuszczę na dwór, ale dobra. I co, pasku? Dostał. Pięknie. No kurde, co to było? What the fuck, ile tam jest? Co to jest? Ja cię kręcę, czekajcie. Tego sobie najpierw wybijamy. O, co to jest, to? Ból, który się zaklinował. Fajnie. Kurde, jaki zgnilec. O kurde, spierdzielaj stąd. Serio. O. O jak dostał, kurde. Co to było? Dobra, tam mamy kolejnego zgnilca. O kurde, co to było? Serio. Ja cię kręcę. Wow! Wow! O kurde, serio! Ja cię kręcę. Kurde, nie fajnie. Dobra, tu mamy kolejne ciało tego zgnilca i tutaj, ta? Mamy, fajnie. A i tutaj jeszcze jedno, dobra, idzie tutaj. Tutaj mamy, dobra. Dobra. Oj, co? Po co ja to użyłem? No kurde. Serio? Po co ja to użyłem, ludzie? Tu mamy gule. Dobrze, to nie są te kurde głupie, co nie te... Te głupie kurde zgnilce, co nie? Tylko gule. To dobrze. Wow, ponieważ jakiś lepszy jest ten zgnilec. Kurde. Się kurde blokuje jak nie wiem co, serio. Dziwne. No się zdziwiłem, powiem szczerze. Kurde, bronił się skubaniec. Dobra, tu mamy... A, dobra, tu już chyba... zobaczyłem w tym ciele. Chyba wziąłem już coś. Coś chyba, ale nie wiem. Coś co nieco. Znaczy te rzeczy, to nie od tego. Dobra. Oho. Baba polna, czy jak mu tam, czy jak ona tam się... Czy wodna. Kurde, co za... Suka. Kurde, jaka skubaniec! Bez jaj! Serio? Ja pierdzielę, jakie to mocne jest! I głupie jak nie wiem co. Serio. To głupie jest. Spróbuję użyć kaganka od Kejry. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Roi się tu od szczurów, żeby ich jest prawie tyle samo co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. No dobrze już. Dobra, co mam? Coś tutaj trzeba sprawdzić, ale nie wiem co. co mam zrobić? Zaatakować je? Aha. To nie wiem, co z tym mam zrobić. Tu coś jeszcze na górze. O, tu coś mamy jeszcze. A to na dole trzeba sprawdzić, nie tutaj. Kurde, co mam tym zrobić? O, tu coś mi pokazuje.
Co mam z tym zrobić? A jest, dobra. Magiczny kaganek, ale ona nic mi nie pokazuje. Szczerze mówiąc. Gdzie ślach? Oho. Gdzie ślachcic? A tu leży. Gdzie ślachcic? Ślady krwi. Bo musiało zginąć wielu ludzi. No na pewno. Czekajcie, który to dół? W ogóle ten... Ten sztur, który to jest, bo ja już sam nie wiem. Ten? What the fuck? Gdzie ślachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przebiła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panie. A tu jest duch, widzę. Za szybko go zabili, za lekko mu śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Dobra. Dobra, na szczyt wieży, tak? Czy jak to jest? Co? Czekajcie, tu mamy coś. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Jakie to głupie, kurde! Ja cię kręcę. Dobra, i chyba teraz... Na górę trzeba iść jeszcze. Zaraz zobaczymy, kurde, co jest. No dobra, mam. Bo tu chyba mi nic nie pokazuje chyba co innego. Ale mogę się mylić. Tutaj. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zuż mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie! Chłopi wdarli się do wieży! Dobra. A gdzie są jeszcze jakieś drzwi jedne? Tu coś? Nie, tu nie ma nic. Gdzie są jeszcze jakieś kurde drzwi czy coś w tym deseń? Tutaj? Tu nie ma nic. Kurde, nie wiem teraz gdzie mam iść. No dobra. Czego te szczury łażą kurde po tym dole? What the fuck? Jakie to głupie jest. No dobra, tu nie ma nic. Tutaj trzeba popatrzeć gdzieś. Dobra, zaraz, pochódźmy po tym... O, tu coś jeszcze mamy. Bym nie zobaczył tego w ogóle, powiem wam. Dobra, mamy kolejną część tego. Aha, zamknięte, dobra. Nie fajnie. No nie fajnie. Nie fajnie. Tutaj coś mi pokazuje. Ale tutaj nic nie ma.
Oj, 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 oj. Zwiedzieli się, nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dzieci zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! Dobra, o, fajnie, poziom 8 już, fajnie. Dobra, o, fajnie, poziom 8 już, fajnie. Dobra, gdzie tu jeszcze, kurde, są jakieś duchy? Znaczy te miejsce takich duchów, co nie? Bo tutaj, nie wiem. Co, gdzie, co trzeba zrobić? Ale jesteś paskudny. Dobra. Tutaj może w tych domkach są jacyś ludzie, ale, znaczy te duchy. Też, kurde, pomyliło mi się coś. Trochę. Tu nie ma nic? Nie ma. No dobra, nie fajnie też. A tutaj, tu, a tutaj? Tutaj coś jest? Nie ma. No dobra, nie ma to nie ma. Co nie? Kurde, wyłaź to. Co ty robisz? Ja cię kręcę, serio. Tu coś było? Nie. Kurde, gdzie jest jakieś zielone kawę jeszcze? Nie ma tu nigdzie? Trochę niefajnie, kurde. Ale tu musi się dać wejść, kurcze, na pewno od jakichś drzwi, na pewno. Na pewno, ja to wiem. Jak tutaj się nie da, to musi się dać inaczej, kurcze. No i tutaj są zamknięte drzwi, co nie? Poczekajcie, 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 jak to się robiło? Oj, tu nie, nie tak. Nie chciałem tak. No dobra, tu kurde nie ma już żadnych tych takich miejsc, gdzie są duchy się pojawiają, co nie? Trochę to głupie jest, powiem wam szczerze. Tutaj mi każą coś jeszcze zrobić, ale nie wiem co. Ej no. Poczekajcie, poczekajcie, bo to nie jest tu. To nie jest tu. To nie jest tu w ogóle nawet. Czekajcie, 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 czekajcie. Bo tu można się pomylić. No idź, idź, Geralt, idź. Co ty robisz? Nie, mi nie chodziło o to, tylko o to. O! Tutaj coś? Czy mi się wydaje? To jest trochę głupie, powiem wam teraz, w tej chwili. Tutaj coś? Nie. O kurde! Kurde, głupie muchy! Co to w ogóle jest za miejsce jakieś takie dziwne? Szczerze mówiąc. Ja cię kręcę, nie ma tego? No tutaj coś mi każą zrobić, ale nie wiem co! Kurde. Trochę dziwne jest to. Szczerze mówiąc. No tutaj każą mi, ale jak ja mam to zrobić, ja tego nie wiem. Szczerze mówiąc. Czekajcie, tu coś mi pisze, o tu.
Nie, to jest tylko podróż, to nawet nie. Niedaleko. Tutaj gdzieś? Nie, tutaj na pewno nie. No dobra, kurde, ale co mam tu zrobić dalej? No dalej nie wiem, kurczę. Powiem wam, że to jest trochę głupie. No tutaj jest otwarte, co nie? No dobra. No dobra, tu już byliśmy, co nie? Nie, to też nie. No poczekajcie, a te zbadaj wie, no czy ten... Wnętrze wieży, o co tu chodzi też? Dobra. Tu są jakieś drzwi. Zamknięte, to też trochę niefajnie. Oho! Widzicie? Fajnie, znalazłem. Znalazłem. O, mamy ducha. Czego to bogaci nie wymyślą, patrz. Oj, oj, oj. Czego to bogaci nie wymyślą, dobra, słuchajmy dalej. Tych duchów. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska za przodem. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? No właśnie. Ale nie bój się, szczury to twańsze są od ciebie. No kurde. Czego to bogaci nie wymyślą, patrz. Kurde, myślałem, o Jezu, niepotrzebnie się ruszyłem. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska za przodem. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Ale nie bój się, szczury to twańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, ich cuchnął. Dobra. Tu coś każą mi znaleźć? Tu już byłem. Co to za jakieś kurde... Czekajcie, pochodnie sobie wezmę, bo ja tu nic nie widzę za bardzo. Szczerze mówiąc. Serio. Dobra, tu coś mamy jeszcze? To jakoś... Nie, nie podpal. Nie, nie o to mi chodziło. O, weleński długi miecz, dobro nie jest? Czy on taki sobie? Słabe. Jak nie wiem co, serio. Właśnie tu coś mamy, czekajcie. Aha, nowe przedmioty, no dobra.
Dobra, tylko tu... Tu przydałoby się jeszcze pójść na dół, bo to nie jest to, co trzeba. To nie jest to. Mówię, tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Mówię, tu coś znajdę ciekawego, ale chyba nie. Nie, tu chyba nic nie znajdę takiego ciekawego za bardzo. Ale zaraz. No może. Ale nie, tu by było już wszystko. Zamknięty tutaj jest, to trochę niefajnie. O, tutaj nie byłem! Tutaj nie byłem, no proszę, proszę. No proszę, proszę. Nie, tu nic nie ma ciekawego. Czekajcie, sobie zapalę pochodnie. To też znowu tu nie widać za bardzo. Podnieś. Schemat spodnie tropiciela. Oho, tu coś mamy jeszcze. No dobra, magiczny kaganek oczywiście. Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? No dobra, okej. Kolejny znalazłem, ten, no. Kolejne te rozmowy duchów, co nie? No dobra, idziemy teraz na górę. Wcześniej się jakoś nie dało. O kurde. What the fuck? A, tutaj jest jakaś przepaść, no dobra. Dobrze, że tutaj chociaż widać to coś, co nie? To jeszcze na górę trzeba iść? Tak. Wow, powiem wam, że ta wieża jest wysoka, kurde, no kurde. Na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Okej. O, i znalazłem. Widzicie, jakie to było łatwizna, kurde. A poczekajcie, bo to jakieś duchy były też chyba, czy nie? Nie chyba. No dobra, ale okej. Którędy to przejść teraz? Tędy nie da się. Tutaj. Wygląda na laboratorium. To nieźle wyposażone. Dobra. Ale okej, ostatnia chyba rozmowa. O dobra, filmik jest. Kurde, że on się nie boi. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Jestem Wiedźminem. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! O właśnie. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie?
Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. O właśnie. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą! Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele
silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. A, to było zabierz szczątki Annabelle do Grahama. Dobra, a właśnie, okej, dobra, zabierz szczątki Annabelle do Grahama, okej, lecimy, co nie? Nie będziemy przecież czekać, tędy, co nie? Tak jest, tędy jest wyjście, dobra, fajnie. Co byś tak bym skoczył z tak z wysokości, kurczę? Nie wiadomo, co było, co nie? Pewnie bym się zabił, ale kto wie. Abym tak spróbował, ale nie, boję się, że jeszcze dednę i to będzie. Będzie lipa. Dobra, idziemy. Czekajcie, jeszcze na dół, nie? Tak jest. Bo ja tu się już pogubiłem, powiem wam. Jest to drogo już, szczerze mówiąc. No, pogubiłem się. A nie. A dobra, okej. Powiem wam, że duża jest ta wieża, jak na taką wieżę przystało. Większa niż tego, Xardasa, co nie? W dwójce. I w trójce oczywiście. Pamiętajcie, w trójce też ma swoją wieżę, ten Xardupa. Tak jak niektórzy na niego mówią. Nie wiem dlaczego. No ale... Xardupa zostanie Xardupo do końca. Do końca. No chodź, płotka! Kurwa, co ty robisz? Co ty odwalasz? Gdzie ty jesteś? Co za głupi koń, ja pierdzielę. Się buguje cały czas. No właśnie. Dobra, okej, czy wszystkie potworki są wybite? Nie, one się respią. Ej, no bez jaj. Oni się będą respić. Ej, to trochę głupie jest. Szczerze mówiąc. No leć, płotka, płotka, co ty robisz? Kurde, bez jaj. Dalej, płotka, dalej. Naprzód. Dobra, szukamy tego statku, co nie? O jest, mam. Czy Boże, łódź! Nie statek, kurde, jak zwykle muszę się mylić, co nie? Chwyć za ster, oczywiście, że tak. Dobra, daleko jest... M znaczy, M. Okej, dobra. Ej, to niedaleko, fajnie. To w tamtą stronę trzeba płynąć. Niedaleko, fajnie. Co byś z tego jak płotka jechała ze mną na tej łodzi? Alby była beka, powiem wam szczerze. Łódka. O Jezu, co z tą łódką się porobiło? Zjadł ktoś ją. Ej, what the fuck? Zdziwi, ej. Ej, no co kaman, dlaczego ktoś się zjadł? Pewnie te utopce albo te zgnilce właśnie. Ale dobra, mamy kolejno. Ale nie o to mi chodziło. Ja nie chcę się zatrzymywać. No dobra, mamy już tą chatkę. Czego za mną leziesz? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama. Matka się o niego martwi.
Po tym, co się stało na wyspie, cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył. No dobra. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchy się, co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? O, właśnie. Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Opowiedz mi, co się stało na Głomnicy. No właśnie, powiedz mi to, ty. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć. Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. Wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Anabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, że ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła... W wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Anabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na Kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. Ale masz pochować, ej ty. Już! Ale szybko. Czekajcie, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, co nie? Tak jest. Oj! Co jest? Co tu się stanęło? Anabel nie była swoją duchem, nową dziewicą. A teraz jest na wolności. Spoko? Co to było w ogóle tak przede wszystkim? Trochę to dziwne było, powiem wam szczerze. Zabił to coś. To coś zabiło go. Dobra, a czekajcie, bo to nie jest na... Oj Boże, co ja... Po co mi... czekajcie. A, dobra, dobrze. Okej. O, dobra, tam mamy fajnie, drogę mamy fajnie. Dobra, lecimy. Co nie? Nie ma czasu, przecież. Dobra, powiemy jej, co nie, tej Kejrze, że no, zdjąłem klątwę z Kłomnicy. I zobaczymy, co będzie. Co się stanie. I chyba zakończę odcinek. Oj, na tym, nie tędy droga, nie tędy, tędy. Tędy. To bym pojechał, kurde, nie wiadomo gdzie. Znaczy, bym pojechał, jeju. Może bym, kurczę, jak to, bym, jeju. Może bym tam jakoś, kurczę, jak to się mówi, Jezu. Dojechał, co nie, jakoś. Znaczy, doszedł może ten, iść, co nie, do niej, ale koło lasem to mi się nie chce bardzo iść, bo tam dużo potworów jest, co nie. Jak zwykle. Jak zwykle Wiedźminie, co nie? Dobra, jeszcze trochę drogi jest do niej.
Trochę tu ciemno jest, powiem wam. Przy tym miejscu. Znaczy w ogóle, która jest godzina? 21.53 w grze. Co nie, a tutaj... O, ciemnota jest już. Szczerze mówiąc, da się przespać czy nie? Nie da się. Kurde, nie da się. No nie fajnie. Dobra, lecimy dalej. Znaczy lecimy, Boże. Płyniemy dalej, nie lecimy. Co ja to gadam? Dobra, ile jeszcze tam drogi do tej, do niej jest? Jeszcze trochę jest, no dobra. No dobra, 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 fajnie. Ale ciemnota już. Kurde, dam radę przyjechać na dy? Kurde. O nie, nie dam rady. Nie, tylko nie to. Kurde. Dobra, nie da się, to się nie da. Dobra, przejdziemy już sobie już piechotko, to i tak już niedaleko jest, a nie do tego miejsca. Podajże. Co nie? Na pewno. No kurde, Geralt, co ty tu robisz? Ej no. Dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu, co nie? No, co mówiłem. Tu jesteśmy na miejscu już. Dobra, gdzie jesteś? Abigail, Abigail. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Porozmawiaj. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. O właśnie. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Anabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Anabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować pomnicę. No właśnie. Dobra robota. Dzięki. Dobra. Co? Co z kagankiem? Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny z choroby spa, jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. O właśnie. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badanie nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No dobra, bywaj. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Dobra. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. Dobra, zadanie zakończone. Fajnie, zadanie zakończone i przyjacielsko oczywiście. Guślarz stąd robi. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Czekajcie, gdzie on był ten? I mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Właśnie. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się oddzięczyć. Właśnie. Po co odprawiacie rytuał dziadów?
No czasem człowiek umiera dławionym lalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Dobra, pomogę mu też. Potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Co? Odnajdź... poboczne znowuż. Dobra, a tutaj coś jeszcze jest jakiś... Spotkaj się... Dobra, ale to moi drodzy dopiero w kolejnym odcineczku i oczywiście... I oczywiście... No, widzimy się w kolejnym materiale, cześć!